Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nikodem, a to jest kolejny odcinek 20 lat minęło. A w dzisiejszym odcinku powiem wam o czterech grach wydanych w 1999 roku. Pierwsza gra jest to BFRES Zero Gravity Fighter Combat. To gra zręcznościowa wydana przez wydawnictwo Aegis Technologies 20 lutego 1999 roku. Jest to zręcznościowy symulator kosmicznego myśliwca, przeznaczony głównie do wieloosobowej rozgrywki w internecie. Druga gra to Turok 2 Seeds of Evil, wydany przez Acclaim Entertainment 10 lutego 1999 roku. To druga odsłona jednej z najciekawszych strzelanek pierwszoosobowych, jakie zostały wydane w 1998 roku. To jest Turok Dinosaur Hunter. Podobnie jak w oryginale, tak i tutaj walczymy z zastępami krwiożerczych dinozaurów, które zagrażają Ziemi. Trzecia gra to jest chyba jedna ze znanych gier, I w jej drugą część gra się nawet do dzisiaj. Jest to oczywiście Team Fortress Classic, gra produkcji Valve'a, wydana 25 lutego 1999 roku. TFC, znana również pod tytułem Team Fortress 1.5, jest taktyczną grą akcji, której obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Początkowo aplikacja istniała jako modyfikacja gry Quagworm, lecz dzięki swej innowacyjności i idącej za tym olbrzymiej popularności została wydana jako oficjalny darmowy dodatek do gry Half-Life. I oczywiście czwarta i ostatnia gra, czyli Armored Core Master of Arena, wydana 4 lutego 1999 roku przez From Software, wydana na dwóch płytach. Trzecia gra z serii Armored Core, w której posiadacze konsoli uczestniczą w walkach na śmierć i życie gigantycznych robotów, wcześniej zbudowanych ze zdobytych lub kupionych elementów. Gra oferuje nowe tryby zabawy i działania na zmodyfikowanym silniku. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika, a ja lecę dać odcinek montażyście, żeby wiedział, co wyciąć, co wstawić i w ogóle. Tak więc trzymajcie się ciepło, na razie, bye!